Tu jest taka duża osada wczesnośredniowieczna i z okresu wpływów rzymskich. To jest drewno, to jest dąb pod wodą, różnego rodzaju pozostałości tych mostów, które do dziś przetrwały, są z drewna dębowego. Na siłę wpuszczano, tak, na siłę... Tak, tysiąc lat, no. Tak. I kawałek drewna. Nawet, sprzed nawet tysiąca trochę więcej. Lat. Może nawet A wie Pani, po tym czym to się bada? Po kręgach po, tak, pewnie tutaj. Bo profesorowie, to jest dendrochronologia, dendrologia, wpadli na to, że w zależności od zmienności warunków pogodowych, a takie są od zawsze, czy jakieś anomalie, te przyrosty są różne w poszczególnych latach. Ostrowa Ledzińskiego z czasów właśnie jego największej, powiedziałbym, świetności. Płynęliśmy stąd, przypłynęliśmy. Tak, obok tego mostu, tak jak Pani tam mówiłem, tutaj, że ten most tutaj biegnie, tak obok tego mostu płynęliśmy. No prosta sprawa, skoro tam pod wodą są te pale, pozostałości, to jest jako stanowisko archeologiczne, które jest prawnie chronione i częściowo badane, no to prom po prostu obok jest zrobiony. Doszliśmy do najważniejszego miejsca na Ostrowie Lednickim. Panie Andrzeju, co to jest tutaj za nami? Co to za budowla? Za nami znajduje się Palatium Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Jest to rezydencja, czyli pałac z częścią mieszkalną i częścią sakralną. To jest kaplica. Ważna jest ta kaplica z tego względu, że w jej pozostałościach odkryto pozostałości basenów chrzcielnych z czasów Mieszka I. Czyli jest tutaj szansa, że to tutaj właśnie Mieszko był chrzczony? Polska tutaj jest, przyjęła chrzest? Jest taka szansa. Jeśli nie Mieszko, to na pewno elita tego ogrodu, skoro ten gród był jednym z najważniejszych i stołecznych w ówczesnym państwie Mieszka I, to na pewno jeśli nie Mieszko, to jego najbliżsi współpracownicy i mieszkańcy tego obiektu przyjęli w 100% tutaj chrzest. Nawet ten odkrywca odkrył to, ale nie wpadł na pomysł, że to są pozostałości basenu. Dopiero z czasem naukowcy do tego doszli. I teraz jak Pani widzi, to było piętrowe, tu są pozostałości tych basenów i te baseny były po bokach. One mają tam 20-30 cm głębokości. Nie? Stoimy przy ruinach kościoła i z tym miejscem wiąże się jeden z najważniejszych, takich najcenniejszych zabytków znalezionych na Ostrowie Lednickim i to jest widoczna na zdjęciu stauroteka. Panie Andrzeju, co to jest ta stauroteka, do czego służyła i dlaczego jest taka ważna? Tak, to jest skrzynka relikwiarzowa, znaleziona właśnie tu w pobliżu kościoła grodowego na Ostrowie Lednickim. Jest uznawana ona za jeden z najstarszych przedmiotów związanych z chrześcijaństwem na terenie ziem Polski. Najprawdopodobniej została podarowana jednemu z pierwszych władców Polski, czy to Mieszkowi I, czy Bolesławowi Chrobremu, przez jednego z cesarzy zachodnio-niemieckich. I to jest kopia tej stauroteki, tak? Tak, to jest kopia. Oryginał znajduje się u nas w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, w magazynie zabytków archeologicznych i jest bardzo rzadko udostępniany zwiedzającym. I tutaj trzymano drzewo Krzyża Świętego. Tak. To jest taka relikwia. Tak, zgadza się. Idziemy sobie nad jeziorem wzdłuż Ostrowa Lednickiego, a tu proszę fragment wczesno-średniowiecznej ceramiki z takimi paseczkami. Tutaj jeszcze jakieś znaki są. Tak, można sobie znaleźć takie fragmenty. Jeszcze się tutaj pojawiają po drodze. A tutaj, panie Andrzeju, ten starszy fragment, nie, co to jest? To jest równoczasowe. Równoczasowe, ale tak, już nie jest taki ładny. Tak, to jest częściowo obtaczane naczynie gliniane wczesnośredniowieczne. I tak po prostu sobie chodzisz i znajdujesz. Ilość ornamentu przy części wylewowej, bo w tą stronę, jak widzą Państwo, to z takiej części naczynia on pochodzi, mniej więcej powinien być tak ustawiony. Tutaj do dna szło, bo tu jest grubsze, tu jest cięższe do wylewu. Ilość ornamentu na całej powierzchni fragmentu wskazuje na to, że to będzie gdzieś 11
do XII wieku mniej więcej. Pięknie. Fragment całkowicie obrzeczonego naczynia. To też są, tutaj też są ślady. Tak, tylko to jest mniejszy uwałek, tym bardziej, że to jest na złożu wtórnym znalezione w humusie. Ten najprawdopodobniej kilka razy, no nie wiem, czy przejechał po nim ciągnik, albo inna i bardziej rozdrobnieniu uległ w stosunku do tego. I przyjmuje się, że właśnie w czasie najazdu Brzetysława najprawdopodobniej tutaj na tym przyczółku mostowym bitwa się rozegrała. I jak to wszystko wpadło do wody, to już zostało. Po prostu zostało. Nie? Czy je widać? Widać je, tutaj widać są. No to taki rząd jest. I te pale mają 1000 lat, tak? Tak? Tak, tutaj jest drugi rząd tych pali biegłe, tak. Most poznański, tak, most biegł poznański. Na Poznań. Dokładnie tak. Te lata 40. wcześniejsze to zupełnie odlesiony teren wkoło. Dzisiaj naprawdę stan zalesienia w porównaniu do tego, który był w latach 40. to jest duży. Bardzo duży. Czyli w ogóle tych drzew nie było. Tak, w ogóle tych drzew nie było. Dokładnie tak jak pani mówi.